Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Szczęśliwość życia prowadzonego w zależności od Boga. Część pierwsza. Pewnego razu Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: beze mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset. W ten sposób Pan wyraźnie daje do zrozumienia, że jest tylko jedna możliwość ku temu, aby przynieść owoc dla Boga. Tylko jeśli pozostaniemy w Nim, w tym, który jest prawdziwym krzewem winnym. Ale co to właściwie oznacza w praktyce? Jak można to rzeczywiście przełożyć na codzienne życie? Jak byś odpowiedział na to pytanie? Zależność oznacza całkowite zdanie się na kogoś innego. Samo to słowo zawiera dla nas nieco negatywny posmak, ponieważ lubimy być niezależni i nie chcemy, aby cokolwiek ograniczało naszą swobodę. Jednakże, gdy ktoś raz przeżył, co znaczy doświadczyć przez praktyczną zależność prawdziwego prowadzenia Boga i Jego działania, dochodzi do zupełnie odmiennego przekonania. Przeżywana świadomie zależność jest kluczem do błogosławionego, spełnionego i niezwykle atrakcyjnego życia w społeczności z żywym Bogiem, który także i dziś czyni cudowne rzeczy. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 8 werset.